Hej, witam Was. Często znajomi zadają mi pytanie, które cytrusy bym polecił, które w miarę łatwo można hodować w domu, które nie są jakoś super wymagające. Ogólnie jeśli chodzi o pielęgnację cytrusów, jest ona dla wszystkich cytrusów jednakowa. Różnice można zauważyć, jeśli chodzi o wymagania związane z nasłonecznieniem i przezimowaniem. Jeśli chodzi o cytrusy, które nie trzeba często przycinać, dobrze sobie radzą ze szkodnikami i regularnie kwitną i zawiązują owoce, to mogę Wam polecić top 5 według mnie cytrusów, które potrafią najwięcej naszych błędów pielęgnacyjnych wybaczyć. Pomarańcza, też taka mała, kompaktowa korona, wybacza bardzo dużo błędów. Jest naprawdę twardziel, jeśli chodzi o cytrusy. Wadą tego cytrusa to mała ilość owoców, także nie kwitnie jakoś super dużo i zachowuje naprawdę mało owoców. Tutaj u mnie na przykład przy takiej pomarańczy jest zaledwie jeden, ale jest to naprawdę twardziel. Mandarynka, klementynka i satsuma. Są to łatwe w pielęgnacji cytrusiki, rosną równo i gęsto, regularnie owocują. Wystarczy 1 do 3 razy w roku przycięć końcówki młodych pędów. Zimują bez problemu. Wada tych cytrusów to gęsta korona i wtedy tarczniki wełnowce mogą się tam dobrze schować. Limetka to cytrus, który rośnie nie za duży. Przezimowanie nie jest trudne, w miarę dobrze znosi ciepłe mieszkania. Przędziorkami też sobie dobrze radzi. Nie ma problemu, żeby za dużo liści gubił. Ogólnie dobry, twardy cytrus. Kalamondyna rośnie do niewielkich rozmiarów. Z natury ładna, zbita, równa korona. Mnóstwo owoców. Zimowanie znosi dobrze. Rośnie szybko. Z przędziorkami, innymi szkodnikami sobie dobrze radzi. Dobrze znosi przycinanie i daruje wiele błędów w pielęgnacji. Na pierwszym miejscu polecam cytrynę, w szczególności Lunario. Jest to cytryna, która jest naprawdę twardym cytrusem. Jakoś nie sprawia dużych problemów. Nawet gdy coś się stanie, popełnimy jakiś błąd w pielęgnacji, straci jakąś część korony lub troszeczkę usnie im końcówek gałęzi, to łatwo sobie odbija, regeneruje się, rośnie w miarę szybko, kwitnie regularnie. Zawiązuje dużo owoców. Jest to naprawdę bardzo sympatyczny cytrus. Jeśli chodzi o taki Rambo w świecie cytrusów, to cytryna z pestki to jest już w ogóle ewenement. Nawet podczas zimowania w biurze z oknem północnym, podczas zimy rośnie dalej. Miałem u siebie w biurze właśnie tą cytrynę, na której szczepiłem wielogatunkowca. Także taka 1,5-metrowa, którą potem przyciąłem tutaj, to urosła mi przez okres powiedzmy 1 roku w biurze bez żadnego doświetlania. Także jeśli nie zależy Wam na owocach ani kwitnieniu, to cytryna z pestki to będzie najłatwiejsze, co możecie. A jak nie, to cytryna szlachetna Lunario numer 1 według mnie.